Hej kochani, tutaj Kasia i dzisiaj będziemy robić makijaż jedną marką, a na dzisiaj mam dla Was przygotowaną markę Haan i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo ja zupełnie nigdy nie korzystałam z ich kosmetyków, także nie wiem czego się spodziewać, jeżeli chodzi o jakość tych kosmetyków. I standardowo zacznę sobie od podkładu, bo tak zawsze zaczynam makijaż. I podkładem, który ja sobie wybrałam, jest podkład Pralin. To jest podkład rewitalizujący, mój jest w odcieniu 900, to jest wanila. On generalnie nie ma mieć silnych właściwości krejących, ale ma mieć silne właściwości regenerująco-naprawcze i nawilżające naszą skórę. Tutaj w składzie mamy na przykład ekstrakt z kawioru, mieszankę olejów z kwiatów wiosennych, olej z oliwek i witaminę E. Także taka bomba nawilżająca. Nie będę go bezpośrednio nakładała na twarz, najpierw sobie nałożę go na dłoń. No i kochani, tutaj już widzicie efekt po nałożeniu tego podkładu. Jak widzicie, świeci się, jak nie powiem co. Myślę, że to nie powinno dziwić w momencie, kiedy podkład ma być nawilżający i ma w swoim składzie tyle składników nawilżających. Ale co mnie zadziwiło, to to, że on naprawdę ładnie sobie poradził, jeżeli chodzi o krycie. Sami widzieliście, że tutaj na bruzie miałam już takie zasinienia, takie stany właśnie potrądzikowe. Z tym sobie bardzo ładnie poradził. Gdzieś tam tylko delikatnie to prześwituje. Tutaj z tym większym zasinieniem sobie no nie poradził, ale myślę, że nie powinno się wymagać od takiego podkładu czegoś takiego. Myślę, że gdybym sobie po prostu wcześniej nałożyła odrobinę korektora, a później na to bym nałożyła podkład, to zdecydowanie by to było wszystko zakryte. Jeżeli chodzi o jego formułę, no to jest ona dość płynna, ale to sprawia, że bardzo przyjemnie się z nim pracuje. No i jak już mamy podkład, to weźmy się za korektor. Jeżeli chodzi o mój korektor, to ja mam tutaj High Definition, to jest odcień 103 Ivory. Ale wiecie co, dla mnie to nie jest taki ivory, bo ja już widzę po opakowaniu, że on jest ciemniejszy od tego podkładu. No. I nie podoba mi się to. No ale zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało. Oho, on będzie za ciemny. No może go tylko odrobinę, tak dosłownie. Nałożyłam go dosłownie odrobinę, dlatego że jego odcień jest zdecydowanie za ciemny. Ja to widzę nawet teraz. W kamerze tego aż tak może nie widać, ale ja to widzę i to mi odrobinę przeszkadza. No, jest za ciemny. Nie podoba mi się to, dlatego że jeżeli widzę, że coś jest ivory, no to ma być ivory. No niestety tak to już jest, jak się wybiera coś przez internet. Ja sugerowałam się nazwą, że jak widać to się nie sprawdziło. No nie jest najgorzej, on się dość fajnie wtapia, jego krycie jest fajne. Jak już mamy korektor, to możemy sobie śmiało przejść do przypudrowania buzi i ja dzisiaj mam do pokazania dwa pudry. Jeden jest pod oczy, a drugi do reszty twarzy i myślę, że zaczniemy sobie najpierw od przypudrowania twarzy. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Spójrzcie, jakie on ma piękne holonapisy. Powiem Wam, że on jest jakby bardzo zbity w środku, ja mam bardzo duży problem, żeby go w ogóle stąd wydostać. On nie do końca chce wylatywać z tego opakowania. Dobra, jako tako się udało go wydostać, więc możemy przejść do aplikacji. I muszę Wam powiedzieć, że podczas aplikacji zauważyłam parę rzeczy. Mianowicie na przykład to, że ten korektor się zaczął utleniać, jest ciemniejszy jak wcześniej. Więc zaczęło to wyglądać o wiele, wiele gorzej. No nie podoba mi się ten efekt. Ja to widzę. Widzę, że jest różnica kolorystyczna. Jeżeli zaś chodzi o podkład, to widzę, że on podczas pudrowania traci na swoim kryciu. No niestety. Ja się staram pudrować ten podkład takimi bardziej wklepującymi ruchami, dlatego żeby nie przesunąć za bardzo tego podkładu, dlatego że on, mam wrażenie, że w ogóle nie zastygł, nadal jest taka tłusta, lepka powłoka na nim. No i dobra, jeżeli chodzi o ten puder, to faktycznie on odrobinę zmatowił to, co miałam wcześniej na buzi. Na pewno jest to ładniejsze błyszczenie się jak wcześniej, z tym, że ten puder właśnie ma nam odbijać światło, on ma właściwości fotokorekty. Co znaczy, że odbija on światło w taki sposób, żeby właśnie skorygować nam pewne niedoskonałości, jak na przykład te moje głębokie pory w moim przypadku. Czy on mi skorygował te moje pory? No mam wrażenie, że tak. No wiadomo, że one są nadal widoczne, mam wrażenie jedynie, że one są płytsze i przez to, że ten produkt tak nam odbija światło, po prostu mniej zwracamy uwagę na tą fakturę skóry. Dobra, to przejdziemy sobie do tego pudru pod oczy. O, on już o wiele lepiej wyskakuje z tego opakowania, z tamtym to się naprawdę namordowałam. Myślę, że wystarczy. Się rozsypał. Jeżeli chodzi o jakikolwiek puder pod oczy, to puchatym pędzlem w bardzo małej ilości, delikatnie. Lepiej jest powoli go dokładać, niż od razu sobie zrobić nie wiadomo jaką krzywdę, nakładając go bardzo dużo, dlatego że
One mają taki efekt flashbacka, po prostu w kamerze jest to dosłownie białe. Na żywo nie jest to aż tak widoczne, ale ja po prostu nakładając ten puder podejrzewam, że będę miała taki efekt. Jeżeli chodzi o ten puder pod oczy, to jest puder, który ma mieć właściwości rozjaśniające. Ja myślę, że i tak już nic nie uratuje tego za ciemnego korektora. Także no, po prostu tutaj chciałabym sprawdzić, jak on będzie wyglądał na tym wcześniejszym korektorze. Jeżeli chodzi o takie jakby bardziej połączenie się, czy nie zrobi on na przykład ciacha. A, no i taka wskazówka. Uważajcie, żeby tutaj za bardzo nie wyjechać, bo później minus jest taki, że jak próbujemy użyć rozświetlacza, a mamy gdzieś tutaj więcej tego pudru pod oko, to on się po prostu, ten rozświetlacz nie aplikuje w to miejsce. Tak samo jeżeli planujecie zrobić jakąś bardziej intensywną dolną powiekę, to tak samo nie dojeżdżajcie tym pudrem zaraz pod krawędzie, dlatego że tam, gdzie nałożycie ten puder, nie bardzo Wam się zaaplikuje później cień. Jeżeli chodzi też o taki puder pod oczy, to przez to, że on ma takie właściwości ale Photoshopa, to możecie go śmiało wykorzystać w takich miejscach jak na przykład strefa A. Odrobinę, dosłownie odrobinę. I tutaj właśnie mam nadzieję, że zobaczycie tą różnicę. Ja nie mam może aż tak mocno widocznej tej zmarszczki w strefie A, ale mimo wszystko tutaj, szczególnie w strefie przy nosie, widać jednak, że tutaj jest bardziej ona uwidoczniona niż z tej strony. No i jak puder jest jeden i drugi, to przejdziemy sobie do kontrolowania twarzy. Ja wybrałam taką paletę, to jest takie duo, gdzie mamy i bronzer, i mamy rozświetlacz. Ten rozświetlacz obawiam się, że może być do mnie za złoty, bo ja to jednak jestem bladzioch. To jest odcień 01, także no, jaśniejszego nie było. No i niestety, ale przez to moje przebarwienie, które wyszło podczas pudrowania, wygląda to tragicznie. Praca z tym bronzerem ogólnie jest bardzo przyjemna. On bardzo fajnie się transferuje, nie robi się w plamy. Co mnie martwi, to to, że ja tutaj w rzeczywistości mam go jakby mniej. To znaczy widzę teraz w podglądzie, że naprawdę w kamerze to jest taki efekt, jakby go było o wiele, wiele więcej. On naprawdę daje fajny, delikatny efekt, taki jaki ja lubię. Więc musicie brać pod uwagę to, że on w kamerze jest o wiele ciemniejszy niż w rzeczywistości. Kolor mi odpowiada, mimo tego, że się bałam, że jednak będzie trochę za ciemny i intensywny. On jest fajny, nie jest tak bardzo mocno napigmentowany, żeby zrobić sobie nim krzywdę. Do tego, jak jeszcze weźmiecie coś puchatego z takim szpicem, to już w ogóle bajka. On bardzo ładnie się prowadzi, nie robi się w plamy. No i dobra, to możemy sobie polecieć z różem. Ja wybrałam właśnie w takim małym, kompaktowym opakowaniu. To jest odcień 101 Nude Peach. On jest bardzo ładnie tłoczony, ale niestety, nie wiem, czy Wy to zobaczycie, widać, że w jego strukturze gdzieś tam przybijają takie jego małe drobinki, także on jest jakby niedokładnie zmielony. Ale myślę, że nie będzie to miało większego wpływu, jeżeli chodzi o samą aplikację. No i ja Wam powiem, że ten róż ma przepiękny, brzoskwiniowy kolor. Z każdej strony zaaplikowałam go tylko raz, więc aplikacja jest dobra. Tym bardziej, że ja zawsze przed aplikacją takich produktów nabieram, strzepuję i jeszcze dodatkowo odciskam o dłoń. Także uważajcie, żeby sobie nie porobić z nim plam. U mnie czegoś takiego nie ma, dlatego że gdzieś tam już bezpiecznie korzystam z takich produktów. No ale aplikacja tak bezpośrednio z opakowania no, na buzie może być problematyczna, więc pamiętajcie o tym. No i wracam do tej mojej poprzedniej palety. To jest ten set właśnie tutaj. Teraz będę brała rozświetlacz. O, on będzie robił taką ładną taflę. No i wyszła z tego rozświetlacza naprawdę mocna tafla. Jestem zdumiona, bo nie spodziewałam się tego jakościowo po tej palecie. Jakoś tak nie byłam przekonana, ale widzę, że świetnie sobie radzi. A nie byłam do niego przekonana tylko i wyłącznie ze względu na to, że podczas nabierania go na pędzel on gdzieś tam się zaczął trochę pylić i osypywać. Zrobiła się też taka delikatna dziura, także widać już ubytek, że był używany. I gdzieś tam zaczęły się odsłaniać takie większe drobiny, więc już miałam takie przekonanie, aha, kolejny rozświetlacz, który gdzieś tam będę miała większą drobinę, mniejszą drobinę. Ale absolutnie po nałożeniu czegoś takiego nie widać, to jest po prostu jedna gładka tafla. Do brwi wybrałam sobie kredkę automatyczną, ona jest akurat w odcieniu 02, to jest Smoky Brown. Myślę, że będzie się sprawdzała dość dobrze, dlatego że ona jest w taki szpic i myślę, że po prostu będę starała się jej krawędziami wyrysować sobie pojedyncze włoski. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Mam nadzieję, że kolor też będzie odpowiedni.
I tak, kochani, dziubię i czeszę i wam powiem, że w ogóle nie jestem zadowolona z tego, co ja w tym momencie mam zrobionego z brewiami. I jest to trochę wina tego, że nie jestem w stanie zapanować nad tą kredką, bo ona w ogóle dla mnie nie jest stabilna. Dosyć, że te końcóweczki się zjechały i nie jestem w stanie uzyskać żadnej takiej ostrawej krawędzi, którą mogłabym łatwiej wyrysować jakiś mocniejszy włosek. To mało tego, ta kredka jest całkiem niestabilna, bo mam nadzieję, że to słyszycie. Ona lata w środku. I w momencie, kiedy ja ją próbuję przycisnąć do skóry, to ona mi gdzieś ucieka na boki. Mało tego, ta konsystencja jest taka jakaś tłusta i oleista. Nie wiem, czy ona w składzie nie ma od razu przy okazji wosku, który ma nam zabezpieczyć nasze właśnie włoski. Tutaj nie jest nic napisane na ten temat, ale ja mam takie wrażenie, że ona ma właśnie w sobie wosk. I to się kończy tym, że po prostu jak już gdzieś tam mam tą kredkę na skórze, a później gdzieś tam chcę obok wyrysować następny włosek, to moje włoski się przyklejają do siebie nawzajem, a później do skóry. No i jeżeli chodzi o makijaż oczu, to ja wybrałam sobie tutaj taką właśnie paletkę. Ona się nazywa Her Majesty. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to się czyta. W każdym bądź razie jej design mi się na pewno podoba, bo jest prosta i efektowna. Ona jest taki magnes. On trzyma dość dobrze. Opakowanie jest kartonowe, więc możemy sobie śmiało odjąć wszystko do tyłu. Minus jest taki, że ona nie ma w swoim zestawie żadnego lusterka, także trochę no nietypowo, ale damy radę. Więc na początek nałożę sobie ten jasny cień na całą powiekę, tak żeby właśnie wyrównać koloryt. To będzie taki mój cień bazowy i zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał. Myślę, że ten akurat odcień idealnie się nadaje, jeżeli chodzi o taki cień bazowy na całą powiekę. Bo wydaje mi się, że do takiego standardowego makijażu, żeby go gdzieś tam użyć na bardziej widocznym miejscu, to mógłby być jednak trochę za jasny i za słabo napigmentowany. Teraz wezmę sobie jakąś bardziej taką kuleczkę, jeżeli chodzi o pędzel, i nałożę ten jaśniejszy brąz. I ten jaśniejszy brąz nałożę w załamanie powieki. On miał być jaśniejszy, ale on wcale nie jest aż taki jasny. I mimo tego, że ja już wcześniej miałam nałożony jeden z tych cieni, nawet na ten wcześniejszy cień, ten ciemniejszy zaaplikował się dość intensywnie. Jest to już dla mnie taka pigmentacja, która jest mniejsza. A teraz wezmę sobie jeszcze mniejszy pędzel. Nałożę sobie ten jeszcze ciemniejszy, żeby pogłębić to, co nałożyłam wcześniej. Ten najciemniejszy brąz nałożę sobie tylko w załamanie powieki, tak, żeby pogłębić. Ej, one mają naprawdę fajną pigmentację. No i dołożyłam sobie o wiele więcej tego brązu niż planowałam. Nie tylko w załamania, ale też tutaj w tą zewnętrzną część oka przeciągnęłam ten cień. I tak sobie myślę, że bardzo bym chciała użyć tego cienia. On jest taki metaliczny. On ma w sobie trochę fioletu, nie tylko, bo ma też w sobie taki, ale taką niebieską poświatę. Wzięłam sobie do tego trochę bardziej zbity pędzel, tak żebym mogła nabrać więcej tego cienia. Problem jest taki, że widzę, że tutaj mi się już zaczyna osypywać, dlatego wolałabym pracować z tym cieniem delikatnie. No nie do końca się da, jednak jak nie przycisnę mocniej, to on się tak łatwo nie transferuje na tą powiekę. No i dla kontrastu nałożyłabym coś jasnego. I myślę, że wezmę sobie ten połyskujący róż. Nie bardzo już mam jakiś mały pędzel pod ręką, więc będę musiała sobie trochę poradzić z tym. On ma w sobie takie drobiny złota. No powiem wam, że jeżeli chodzi o ten różowy cień, to się trochę zawiodłam. Widzę, że jego pigmentacja jest naprawdę bardzo słaba. Ja w tym momencie dokładam już trzecią warstwę. Na dolną powiekę nakładam sobie ciemny brąz, który nakładałam wcześniej w zewnętrzny kącik oka. Tutaj też tak robię mniej więcej od zewnętrznego do połowy. Teraz coś bardziej puchatego. Wezmę sobie ten pędzel po tym wcześniejszym, jaśniejszym brązie i rozblenduję. Na dolną powiekę dołożę jeszcze trochę tego różu. Dobra, jak już mamy wyblendowaną dolną powiekę, to tak na dobrą sprawę to już by było na tyle. A to dlatego, że nie kupiłam żadnej kredki ani eyelinera, dlatego że mam tego pełno i stwierdziłam, że nie chcę mieć kolejnego takiego samego kosmetyku w mojej kolekcji. A trochę szkoda, bo tak mocnego makijażu przydałby się jakiś czarny akcent.
Ale miał być test jednej marki, więc nie będę brała tutaj żadnego innego produktu. Jako, że nie będziemy robić kresek, to od razu przejdziemy sobie do tuszowania rzęs. I ja wybrałam tusz, który ma dodatkowo w sobie odżywkę. On ma nam stymulować wzrost rzęs. Tak naprawdę to będę dopiero w stanie ocenić w momencie, kiedy już zużyję całe opakowanie. Ale zobaczymy, jak on sobie poradzi, jeżeli chodzi o takie zwykłe tuszowanie. No i zostały nam tylko usta i tutaj mam pomadkę nudziakową oczywiście. Ta ma być niby welurowa, ale niby też matowa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ona jest wybrana najlepszym produktem 2019, także mam nadzieję, że będzie fajna jakościowo. Myślałam, że ona będzie o wiele, wiele jaśniejsza. Jest bardzo płynna, to na pewno. Kurczę, ta pomadka jest o wiele, wiele bardziej ciemniejsza niż mi się wydawało. Nawet mam wrażenie, że ona tutaj w opakowaniu też jest jaśniejsza. No, na ustach wygląda tak bardziej w brąz. Trochę szkoda. Uważam, że ten makijaż w ogóle wyszedł teraz taki bardzo ciemny. No i jak już mamy makijaż, to możemy przejść sobie do podsumowania tych kosmetyków i zaczniemy po kolei. Tak jak się malowałam, zaczniemy sobie od podkładu. I jeżeli chodzi o ten podkład, to dla mnie zupełnie nie. On ma za dużo oleju w swoim składzie i on tak jakby w ogóle nie chce zastygać na skórze, przez co wszystko się do niego lepi. Ja co chwilę musiałam odklejać włosy od buzi. Mało tego, w momencie, kiedy chcemy go przypudrować, to nawet jeżeli robiłam to takimi delikatnymi, wręcz stępującymi ruchami, żeby gdzieś tam go właśnie nie zetrzeć, to i tak on bardzo stracił na swoim kryciu. Miejscami to wręcz w ogóle go nie było. No trochę mi to nie odpowiada, no bo przecież nie po to nakładamy ten podkład. Zaś jeżeli chodzi o ten korektor, to on jest fajny, jeżeli chodzi o jego właściwości. On nie wchodzi nam zupełnie w zmarszczki, bardzo ładnie się rozkłada i ma dosyć fajny poziom krycia. Z tym, że on się utlenia dosyć, że to jest i tak już pierwotnie za ciemny do mnie odcień, no to on jeszcze z czasem się troszeczkę zaczął utleniać, co mi się nie podoba. Jeżeli zaś chodzi o bronzer i o rozświetlacz, to bardzo dobrze mi się sprawdziły te produkty. Z tym bronzerem naprawdę świetnie się pracuje, on się bardzo fajnie rozkłada, nie robi plam, bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Tak samo jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, jest on fajnie zmielony, także daje fajną taką taflę, nie robi on jakichś większych drobin na skórze, także to jest na pewno jego plus. Zaś jeżeli chodzi o ten róż, to jest on bardzo intensywny, co mnie zdziwiło i faktycznie w jego strukturze tutaj widać jakieś drobinki pojedyncze, ale absolutnie nie wpływa to na jakość aplikacji, nic tam się nie dzieje. Myślę, że po prostu trzeba troszeczkę uważać z tym produktem, żeby nie narobić sobie plam. Zaś jeżeli chodzi o tą kredkę do brwi, no to trochę tak, trochę nie, dlatego że jeżeli delikatnie bym tylko i wyłącznie chciała podkreślić te brwi i gdzieś tam wyczesać, żeby tylko gdzieś tam podkreślić ich kolor, to wtedy ona by się sprawdziła, ale w momencie, kiedy ja kupiłam ją po to, żeby gdzieś tam wyrysować pojedyncze włoski, to ona w tym sobie zupełnie nie poradziła. Jeżeli chodzi o tą paletkę do oczu, to bardzo miło zaskoczyły mnie te trzy pierwsze cienie z góry. No, one mają świetną pigmentację, bardzo super się blendują ze sobą, nie tworzą się żadne plamy, naprawdę ładnie wyglądają. Jeżeli zaś chodzi o ten taki duochromowy, którego użyłam, to od niego oczekiwałam troszeczkę więcej, chociaż nie mogę powiedzieć, też nie zrobił żadnych plam. Koniec końców się przetransferował. Po prostu oczekiwałam jakiegoś lepszego wizualnego efektu i to tyle tak naprawdę. Jeżeli zaś chodzi o ten różowy, który ma w sobie takie złote drobiny, to na nim się zawiodłam najbardziej. Mam wrażenie, że jego pigmentacja gdzieś tam zanika. No i pudry do twarzy. Jeżeli chodzi o ten puder do całej buzi, to bardzo fajnie daje taki efekt niby zmatowienia, ale jednak odbija to światło, więc dla mnie jest to taki fajny mat, ale nie przesadzony. Jeżeli też lubicie taki efekt, to ten właśnie Wam polecam. Jeżeli zaś chodzi o ten puder pod oczy, to myślę, że to już jest trochę zabawa i tak na dobrą sprawę nie potrzebujecie tego produktu tak koniecznie, ale jest fajne, jeżeli chcecie coś tam więcej porobić w makijażu. Fajne jest też to, że możecie właśnie go położyć na takie miejsca, które gdzieś tam chcecie optycznie jakby wyciągnąć jeszcze bardziej do przodu, jak właśnie na tą strefę A. Przyjemne jest to, że on jest taki drobno zmielony, bardzo dobrze się z nim pracuje. No i jeżeli macie wrażliwą skórę pod oczami i po prostu musicie stosować specjalnego pudru, to myślę, że ten Wam będzie w zupełności odpowiadał, dlatego że jest naprawdę bardzo lekki. Tusz do rzęs bardzo fajny, bardzo ładnie wydłuża rzęsy, nie skleja tych rzęs. Jeżeli chodzi o jego właściwości, które tam mają stymulować wzrost, no to tutaj nie jestem w stanie tego ocenić. Mam nadzieję, że na dłuższą metę będzie widać jakieś efekty. Jeżeli chodzi o pomadkę, to jednak gdzieś tam trochę miałam nadzieję, że będzie troszeczkę jaśniejsza, no już trudno. Ale jeżeli chodzi o jej formułę, to super się nią pracuje, ona na początku jest bardzo płynna, gdzieś tam powoli stopniowo sobie zastyga. Ona już mi dawno zastygła i nie dzieje się z nią nic, absolutnie. Ja też nie czuję żadnego ściągnięcia na ustach, ona się nie transferuje absolutnie na palec.
nie lepi się nic, nie tworzy się jakieś takie nieprzyjemne odcięcie. Czasami się zdarza, że w niektórych takich pomadkach matowych chwila, moment i mam tutaj takie chamskie odcięcie. No tutaj tego nie ma. No i to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dzięki, że ze mną byliście. Do zobaczenia. Cześć.